Siemanko, witajcie już chyba po raz ostatni w tym sezonie na Jeziorze Krążno. Jesteśmy po pierwszej nocy, zobaczcie co udało się wydubać. Mały wariacik. Odpocznie. Rybka wzięła z 6 metrów na kuleczkę na przyponie, na który łapaliśmy na bitwie, gdzieś 3 cm uniesiona nad dnem. Owocowa kuleczka. Podsypane było tymi samymi kulkami o tej samej nucie zapachowej i do tego trochę ziarna. Jakoś o 3 w nocy. Musi się trochę uspokoić. Ma brzuszek. Pokaż się i spokój. Zobaczcie sobie. Zrobimy krótką sesję, wypuszczamy rybkę. Wypuszczamy rybę. Później wam jeszcze opowiem co i jak. Teraz musimy się ogarnąć, zrobić śniadanie, wypić kawę. Przewieźliśmy tylko jedną wędkę w to samo miejsce. Brawo. Spójrzcie, no nie wiem czy na początku filmu to wrzucę czy potem. Zobaczcie sobie nasz nowy zakup. Dzięki Rafałowi i Zbysiowi Fox Camo Trap. 100 razy lepsze od niejednego parasola. Zobaczcie jak to jest duże, nasz namiot jest gigantyczny. A dzięki temu uzyskaliśmy dodatkowe kilka metrów przestrzeni, jest suchutko. O, tak to wygląda. Naprawdę polecam. Żaden parasol czegoś takiego nie zrobi, a opcji rozkładania jest bardzo wiele. Czekamy, czy coś się wydarzy do wieczora. Słuchajcie, jest godzina 13:30. Nic się nie wydarzyło. Chodzimy po stanowiskach obok u Zbysia, u Rafała, bo dojechał dzisiaj rano na 4A. U Wiesia tak samo, nic już po nocy. Widać, że rybka żeruje, nie wiem, może wam to potem pokażę na zbliżeniu. Normalnie żre perfidnie w naszych zestawach, a nie ma brań. Jedyny, który wziął w nocy, wziął właśnie na ten przyponik. Tak to wygląda w wodzie. Kuleczka Sticky Bites. Peach and Pepper. No właśnie, kuleczka Sticky Bites. Bo słuchajcie, od razu opowiem wam, że zakończyliśmy współpracę z firmą Viking. Od razu utnę spekulacje, żadne powody osobiste, Krzychu, w porządku, koleś, pozdrawiamy wszystkich Wikingów. Sklep tak samo. Po prostu postanowiliśmy iść swoją drogą. Na razie z żadną firmą się nie związujemy, chociaż pozostaję otwarty na propozycje, ale nie cisnę nikogo. Łapiemy na to, co nam się po prostu spodoba. No i ta kuleczka wygrana kiedyś w konkursie przyniosła rybkę. Nie wiem, czy to coś ma wspólnego, ale inne wędki milczą. Czekamy, co się wydarzy. Thank you.
Godzina 17.30. Zmieniamy zestawy na noc. Środkowej wędki nie ruszamy, tam jest ziarno z kamofisza, podsypane też ziarnem z kamofisza, zalanym. Prawa wędka bez zmian, poleci tylko świeża brzoskwinka, sticky bites. No a u mnie niespodzianka, coś innego, poleci pojedyncza tonąca z citruza. Parę kuleczek dam obok, zamknę to w pepałce i zobaczymy, czy coś się wydarzy. Zobaczcie takie jaja przy zwijaniu zestawu. Patrzcie na to. Szczupak uderzył na kulkę. Patrzcie. Normalnie jaja. Ładny. Zaraz wam go pokażemy w całości. Patrzcie. Człowiek czeka całe dnie na branie, a tutaj przy ściąganiu uderza taka bestia. Zobaczcie, jakie ma zęby, żeby mnie nie... Patrzcie na to. Dlatego się nie wkłada szczupakowi do... Dobra, wypuszczamy rybkę szybko. Chwyć go normalnie za ogon mocno, no. I tu przy głowie i tu go wpuść zaraz za tobą. To jest jego żywioł. Takie zielsko. No, idzie sobie pomału. Ha, brawo. Zestawy przewiezione. Rozpadało się znowu, zobaczcie. Tak jak pokazywałem, tak poszło. Tej środkowej wędki nie ruszaliśmy. Cały dzień wszędzie cisza. Zobaczymy, co się będzie działo w nocy. Jutro jedziemy jak zwykle do domu o 12. Należy mi się jeszcze jakaś rybka. Mam nadzieję, że coś się uda wypracować do rana. Trzymajcie się, widzimy się później. Witajcie po drugiej dobie. Niestety nie mam dobrych wieści. Nic się nie wydarzyło. Można powiedzieć totalnie nic. Bo mieliśmy dwa pojedyncze piknięcia tylko od wczoraj rana chyba. Także nie wiem, o co tutaj chodzi. Na szczęście na stanowisku obok Zbysiu swojej rodziny. Piękne przypieczętowanie. Prezencik dostał od krążna. Równe 19 kg. Piękny pełnouski. Masakra. No a u nas niestety ostatnia zasiadka chyba w tym roku tutaj, jak wspominałem wcześniej, nie napawa optymizmem. Zbieramy graty, chyba pojedziemy dzisiaj trochę wcześniej do domu. I co, widzimy się pewnie już na innym łowisku. A jak się nie uda na innym łowisku, to zimą na obolicach. Trzymajcie się, na razie.